Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam Raki na czytanie na miłość kwiecień 2024 roku. Drugie Raczki to jest czytanko na miłość ogólne dla wszystkich osób, które są wolne, które są w relacjach, w związkach. Będziemy to czytanie zaczynać od karty mądrości wyroczni i później przejdziemy do rozkładu. Pamiętajcie, moi drodzy, o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach. Pamiętajcie o oglądaniu, moi drodzy, do końca. I właściwie też od początku, bo tutaj jest też ta karta mądrości przesłania wyroczni. Pamiętajcie o włączeniu dzwonka, o włączeniu subskrypcji i dzwoneczka, wtedy nie ominie Was żadne czytanie. Zaczynamy, moje drogie Raki. Sprawdzamy, jakie przesłanie z mądrości wyroczni. Nie biorę tej karty Wyspy Skarbów, bo ją miały przed chwilą bliźnięta. Po prostu zaczęłam tasować i ta karta spadła pierwsza z góry. O, ta nam wyskoczyła. Ok, tą chcemy. Tą chcemy. Chaos i konflikt. No, raczki. Raczki, nieboraczki, moje kochane. Karta numer 33. 33. Nieład bycie w sporze z innym. Konflikt przeciwieństw. Chaos przed porządkiem. Przed porządkiem zawsze musi być chaos. No, musi być. Przeciwne siły łączą się, aby stworzyć burzliwą atmosferę. Zastanów się nad wartością chaosu, który dobrze Ci służy, gdy Cię uwalnia. Zostawiasz rozproszone na wietrze części siebie, których już nie potrzebujesz i rozsiewasz nasiona, aby odkryć siebie na nowo. Chociaż konflikt wydaje się istnieć na zewnątrz, jego istota jest również wewnętrzna, rzutująca na zewnątrz i powodująca chaos. Możesz znaleźć się w konflikcie z kimś, stając w obliczu burzy, nad którą czujesz, że nie panujesz. Jednak każda burza mija, a chaos prowadzi do zmiany porządku rzeczy. Konflikt pozwala zobaczyć więcej niż jedną stronę sytuacji. Potraktuj to jako moment, w którym być może będziesz musiał schować się, a nie walczyć. Nie bądź taki skory do walki. To jest czas, aby zrozumieć, a nie być zrozumianym. Upór utrzymuje Cię w stanie opozycji. Nieustanna potrzeba posiadania racji posłuży tylko do przedłużenia konfliktu, który w głębi duszy pragniesz rozwiązać. To odpowiedni moment, aby poznać swoje wartości, zrozumieć siebie i to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Niektóre rzeczy nie podlegają negocjacjom. Jeśli to prawda, nie trzeba walczyć. Czy potrafisz wśród burzliwych emocji znaleźć drogę na wyższy poziom? Wkrótce powietrze się oczyści, a Ty będziesz w znacznie lepszym miejscu niż wcześniej, bo burza minie, wytyczając ścieżkę do nowego rozwoju. Po burze sprawy będą jakby naelektryzowane i rozbłysną, więc wykorzystaj i ten czas konstruktywnie. Moje drogie raczki, chaos i konflikt, no to Ci dopiero. Oj, okej. I zaczynamy czytanko. Zaczynamy czytanko dla moich drogich raków. Na miłość, na kwiecień 2024. Raki. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji. Król Pentakli. Król Pentakli. Co pomaga, co przeszkadza? Cztery Pentakle. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Koło Fortuny. Rada, wskazówka, wynik. As Pentakli. Z pentakli. W tle mamy 9 pentakli, 7 mieczy i 7 monet. Są tutaj jakieś osoby, które są niewątpliwie albo wolne, albo samotne, albo czują się samotne, albo są same, albo się czują samotne. Poprzez to być może, że ktoś oszukał, zdradził, było w tle oszustwo, manipulacja, zdrada, kłamstwo, podstęp, ale to taka naprawdę osoba, która bardzo, 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 no chyba, że ktoś Was okradł, może też i emocjonalnie z jakichś uczuć, ale to może być też to, że no właśnie
mieliście najprawdopodobniej albo macie do czynienia z osobą, która bardzo zdradza, oszukuje, kłamie, no jest taka po prostu, notorycznie to robi cały czas. Pomimo mówi, że nie robi, to robi. Tutaj też być może na relacje, na związek mają wpływ osoby trzecie. Jest tutaj ingerencja osób trzecich. Ktoś tu się wtrąca do danej znajomości, relacji, związku. Tu jest wtrącanie się osób trzecich. Tutaj jest no jakiś, kochani, doradca. Nie taki niebezstronny, tak? Tylko osoba, która upatruje korzyści dla samego siebie. Moi drodzy, wy w sytuacji króla monet, czyli osoby, która wy zapewniacie tak jakby komuś wsparcie uczuciowe, jesteście czuli, jesteście, otaczacie troską, opieką, komuś stwarzacie takie środowisko bezpieczne, materialne, w ogóle byt bezpieczny materialnie. Dużo bezpieczeństwa, dużo ochrony, dużo stabilności. Przede wszystkim wy dajecie stabilizację, czujecie się stabilnie. Jeżeli nie dajecie, to po prostu czujecie się stabilnie, tak? I tak jakby teraz, no właśnie, wy okazujecie komuś to wsparcie uczuciowe. Robicie tak naprawdę wszystko, aby kogoś uszczęśliwić. Dajecie komuś dużo szczęścia, to znaczy wy, robiąc to wszystko, co ma zapewnić tej osobie szczęście, to może być tak trochę, że wy robicie wszystko, wszystko dajecie z siebie, a osoba nie daje nic albo daje niewiele. Albo nie docenia tego, co dostaje. Też może ktoś nie doceniać tego, a po prostu chcieć ciągle wyciągać rękę, ciągle żądać, ciągle oczekiwać. No a wy tutaj staracie się robić wszystko, żeby zapewnić komuś szczęście. I tak naprawdę spełniacie po prostu czyjeś życzenia, pragnienia, oczekiwania z powodu uczucia, tak? I moi drodzy, jest taka możliwość, że możecie poznać osobę w trakcie wyjazdu służbowego, w trakcie podróży służbowej albo w trakcie jakiejkolwiek innej podróży, czy załatwiania po prostu spraw gdzieś na zewnątrz, spraw związanych, nie wiem, z nieruchomościami, z majątkiem, z firmą, z domem, z mieszkaniem, no różnie to może wyglądać. Wy moglibyście kogoś tutaj poznać, moi drodzy, i jeżeli taka osoba Wam się pokaże, no, może się też pokazać taka osoba w postaci Króla Pentakli, w postaci osoby, która da Wam stabilizację, wsparcie uczuciowe, która będzie docelowo z powodu uczucia bardzo dobrze Was traktować, otoczy Was opieką, ochroną, bezpieczeństwem. I moi drodzy, no, jest taka możliwość w kwietniu. Tutaj też Wy zakończacie jakieś ważne sprawy i one znajdą dobre zakończenie. To będzie jakieś zyskowne posunięcie. Jest też taka możliwość, że ktoś z Was po prostu, no jeżeli ktoś poszukiwał sponsora do jakiegoś przedsięwzięcia, albo w ogóle po prostu ktoś poszukiwał sponsora, no to tutaj pokazuje się taka osoba. Jest taka możliwość. Może ktoś chciał iść w tym kierunku, ale nie będzie takiej potrzeby. No, to jest tak, jakby chodziło tutaj też trochę o finanse, bo tu jest takie desperackie trzymanie się kurczowo jakiejś sytuacji, jakiejś osoby. Słuchajcie, albo to ktoś Was się kurczowo trzyma, czyli nie daje od siebie zbyt wiele, a to, co zgromadzi, to trzyma dla siebie i oszczędza. To jest tak, jakby ktoś od siebie nie dawał, ale od Was żądał, oczekiwał, wydzierał, wiecie, po prostu... To może być też ta osoba tutaj, która zdradza, okłamuje, oszukuje i gdzieś tam tu ma wpływ jeszcze, mają na to wpływ inne osoby. Może tak być, że albo to Wy jesteście wolni, albo część z Was czuje się samotna, jest sama, albo część z Was po prostu ma do czynienia z osobą, która pokazuje się jako singiel, jako singielka.
Ale dla innej części z Was jest informacja, że ten król monet mógłby być osobą wolną również. Tą osobę, którą byście mieli poznać w kwietniu. Moi drodzy, w niedalekiej przyszłości jest koło fortuny, które niewątpliwie mówi o tym, że może to być poznanie strzelca, może to być poznanie miłości docelowej, osoby docelowej, a przede wszystkim przychodzi nagła odmiana losu. Po prostu, nagła odmiana losu. Jest nagła szansa na nowy początek. Jest na stabilność, na stabilizację, na trwały związek, na stabilny związek jest możliwość i okazja. Zbliża się taki okres zmian, który zmienia jakby przebieg spraw. Następuje w ogóle szybki przebieg spraw, następuje zmiana. Jest niespodzianka, jest duża szansa, kochani, na to, że rozwiążą się trudne dla Was sprawy. Tu jest jakiś szczęśliwy etap, szczęśliwa przemiana w miłości, nowy etap w Waszym życiu, odwrócenie złej pasy. No, mógłby tu być romans, ale no, za bardzo mi się tutaj romans nie pokazuje. Bardziej bym powiedziała, że to może być po prostu nowe uczucie. I to może być też miłość, która jest przeznaczona. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj w wyniku radzie lub wskazówce mamy asa pentakli. Mamy asa pentakli, który Wam radzi, abyście wykorzystali nadarzającą się okazję, bo ona ma w sobie ogromny potencjał. Jest teraz dobry czas na to, aby rozpocząć coś nowego. Nową relację, nowy związek, nowe uczucie. Tu może przyjść po prostu. Tu przychodzi jakieś bardzo pozytywne przesłanie. Tu jest pokazane dążenie do stabilizacji w związku, w relacji. Tu jest pokazane porozumienie. Wy wzajemnie to, o czym myślicie, wymieniacie się tymi myślami. Dogadujecie się na wszystkich płaszczyznach. Planujecie wspólną przyszłość. Planujecie nawet wspólne zamieszkanie. Osoby, które są wolne, mogą poznać naprawdę kogoś wyjątkowego. Warto tą szansę dostrzec, zauważyć, w porę się zaopiekować, zaangażować, bo jeżeli nie, no to szansa przeminie. Będzie tutaj duże powodzenie, dużo adoracji, dużo miłych niespodzianek też od partnera, od partnerki. No i tak jak mówię, jest tutaj szansa na nowe uczucie albo na porozumienie w związku, w relacji. W każdym razie dążenie do stabilizacji. Miła niespodzianka, no odmiana losu, tak? To jest właśnie ta odmiana losu. To szczęście może się objawiać też w zupełnie nieprzewidywalny sposób, moi drodzy. Tak więc nie koncentrujcie się tylko na korzyściach materialnych. Trzeba tutaj spojrzeć szerzej i rozglądać się za szczęściem. No i pamiętajcie, że po jakimś chaosie, po jakimś konflikcie nastanie porządek. No tylko trzeba byłoby sobie tutaj rozeznać, ile osób z Was ma, kto z Was ma nowe uczucie, nową miłość, miłość docelową, miłość przeznaczoną, osobę taką właśnie, która pragnie stabilizacji, która otoczy Was troską, opieką, bezpieczeństwem, a gdzie tutaj jest nowy początek, nowy ważny początek, nowe ważne uczucie, nowa ważna osoba. No, bardzo ładnie, moje drogie raczki. Buziaczki, pa, pa.